reprezentant Bułgarii. Dobre statystyki w kadrze. W polskiej lidze, trzeba powiedzieć, tylko 4 bramki, 2 asysty skrzydłowego Lecha w tym sezonie, a jednak no, kilka klubów bardzo poważnie go przymierza. Chociażby trener Dud, nowy opiekun Werderu. Ależ teraz źle to pograł Śląski. Szansa Lecha. Jakaś okazja, gol! Gol zdobyty przez Rafała Murawskiego. I można powiedzieć, że to jest więcej niż maksimum z tej akcji, biorąc pod uwagę, jak ona się rozwijała, bo wydawało się, że w pewnym momencie absolutnie tutaj stracili koncept sfinalizowania tego ataku podopieczni Mariusza Rumaka, ale czasami w futbolu tak się dzieje. Odbitka, dobitka, rykoszet i piłka spada pod nogi. A Lech pokazał, jaki groźny jest właśnie w tych kontrach. Tam był wcześniej błąd Grodzickiego na środku boiska. O właśnie w tym momencie został wyłączony z gry jeden ze środkowych obrońców. Kokoszka został sam, to już się wydawało, że powinno być wcześniej podanie. Jednak... No to się wydawało, że w ogóle to spóźnione podanie powoduje, że na spalonym jest Teodorczyk, ale ponieważ dotykał tutaj piłki zawodnik Śląska, o właśnie Kowalczyk, on wyłożył piłkę Murawskiemu i w ten sposób pada gol dla drużyny Kolejorza. Taki no-look pass Hamalainena, niefortunna interwencja Kowalczyka, ale tu cała sekwencja błędów.